Hej, czyli wdajcie, z tej strony Gilad Hiss, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy znowu jesteśmy na fajnej grze, w której nie możemy dotykać kolorów. I dzisiaj będę miał dla was wyzwanie, to znaczy dla was, dla siebie też, jakby nie patrzeć. Ponieważ ostatnio spekulowaliście nad różnymi kolor... Zapomniałem, że deski są brązowe. Okej, zrozumiałem wszystko. Głupol ze mnie. Właśnie, że żółty, tak jak tutaj mają, że żółty jest takim kolorem, który jest czasami niepewny, jak na przykład właśnie piasek czy coś. Więc dzisiaj spróbujemy trafić kolor żółty i zobaczyć, co żółtego możemy trafić, a czego nie trafić. Tam jest VIP, okej, dalej do VIPa nie możemy pójść. Ktoś tu mnie gania? Mi się wydaje? Nie jestem pewien. Chyba nie, może to moje złudzenie. Bo teraz na przykład mogę sobie tu wskoczyć bez problemu oczywiście na tego żurawia, bo mamy oczywiście kolor brązowy. Nie wiem, co tu jeszcze brązowego mógłbym dotknąć. Realnie to te okna są brązowe. Czy tam jeszcze ta, na pewno ta bardzo ładna, jakby to powiedzieć, strefa będzie na pewno brązowa. W sensie strefa z tym domkiem będzie na pewno brązowa. Jestem ciekaw jednej rzeczy, czy jestem w stanie dotknąć boku tej ściany całej i czy to również będzie się liczyło, czy to już nie będzie zaprogramowane, bo jeśli tu wskoczę, to już będę bezpieczny, proszę bardzo. Także, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam was bardzo serdecznie. Oczywiście przypominam również o tym, że możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze oczywiście tego nie robicie na tym wspaniałym kanale. Dobra, ogólnie jak spadnę tam, to zginę. 100% zginę. Ale jeśli dotknę tej brązowej ściany, to jest szansa, że nie zginę. Zobaczymy, jaka będzie na to szansa. Dobra, jest dobrze zaprogramowane. Jest nawet bardzo dobrze zaprogramowane. Także myślę, że możemy spróbować sobie zrerollować nasz kolor. Rainbow Rain. No możemy też... O! Aha, bo za czas dostaliśmy czerwony. Czerwony, no co? No mógłbym dach dotknąć, tu ścianę. A czemu to jest w ogóle jakieś pole, na które można wejść? O co tutaj chodzi? Co tu się dzieje w ogóle? Czemu to jest różowe pole? Halo? Myślałem, że mnie gdzieś przeniesie. A nie, dostałem po... construction site. Po prostu dostałem badża. Okej, wszystko jasne. Mógłbym tego czerwonego dotknąć, tego czerwonego. W teorii czerwonych rzeczy też nie ma aż tak wiele, szczerze mówiąc. Dobra, czy możemy zrobić kolejny reroll? Dobra, jest. Uwaga, nie możemy dotknąć czarnego. W sumie czarna to jest scena z tego, co pamiętam najbardziej. W sumie tu innych za bardzo czarnych rzeczy nie ma. Ale możemy spróbować pójść zaraz sobie na pustynię i zrobić oczywiście żółty, jeśli będziemy chcieli. Możemy też zrobić Rainbow Rain i załatwić wszystkich, więc uwaga, robię to dla was, moi kochani. O. Aha, bo mnie przeniosło. O kurde. Wszyscy zginęli, wszyscy się wysypali. Wszyscy są na spawnie. O Boże, masa czarnych, masa zielonych. Teraz się wszyscy rozłażą na nowo. Nice. Udało nam się, dobra, także trzeba wykorzystać nasze możliwości. Klikamy reroll, mam nadzieję, że nie będzie to brązowy. Niebieski, jak dotknę wody. Niektórzy mówią, że woda jest przeźroczysta, ale chyba jednak jest niebieska, jakby nie patrzeć z tej perspektywy. Na to wychodzi. Dobra, czy będziemy mieli szansę na zielony, jak stoję na zielonym? Uwaga! Uuu, szary! A chcia... nie tak łatwo, że... Chciałem tu wejść. Chciałem stanąć na tych kamykach. Dobra, a chwila. A mogę przecież po tym przejść, nie? A, mogę po tym przejść. To jest duża głowa. Ale uwaga! Czy trafię czerwony, czy nie trafię czerwonego? I... brązowy, dobra. Brązowe są na przykład beczki. Pytanie jak z piramidą, czy piramida będzie traktowana jako na przykład żółta, czy jako też szara. Zielony, jakbym dotykał kaktusa, byłoby bardzo źle. Próbujemy jeszcze raz, widzicie. Ciężko na ten żółty trafić, biały. Co jest w ogóle białego? No dobra, jest cała tamta plansza biała, więc mogłoby być jak najbardziej. Dobra, uwaga, próbujemy trafić szary w tym momencie. Szary. Niebieski. Dobra, to jeszcze raz biały. Jeszcze raz biały. Albo biały i szary. Czerwony. Blisko było, blisko, ale zdecydowanie nie to. Chcę trafić ten żółty. Widzicie, no mała jest strasznie szansa na trafienie tego żółtego, kurczę. Tu w ogóle, to też jest brązowa, okej. Rozumiem wszystko dalej. Reroll color, dobra. Can't touch blue. Niebieskich też jest tu sporo rzeczy, szczerze mówiąc. Tylko, czy to też będzie niebieskie, w sensie ten środek tutaj, jak go dotknę, to jest też niebieski? Dobra, to też jest niebieski, jakby sprawdziłem, zweryfikowałem wszystko. Dobrze, teraz ani szary, ani zielony. Czarny? O kurde, no dobra, to spróbujmy stanąć sobie może tu, na tym brązowym, dotykając żółtego.
I uwaga, jaki dostaniemy kolor. Uwaga, sprawdzamy. O kurde, no come on, już byłem w 100% pewien, że nie dotknie mi tego brązowego. Dobra, to musi być teraz zielony albo żółty. Zielony albo żółty. Czerwony? Kurde, naprawdę ciężko. A w ogóle różowy chyba też ciężko dostać, bo w sensie no kolor jest jako różowy, ale no tutaj no właśnie. Uwaga, szary. A dostanę różowy, jak stoję na różowym. Jest szansa, proszę. Widzicie, brązowy jest najczęściej, mam wrażenie, kurde. Zielonego nawet nie ma najczęściej, mimo że zielonego jest naprawdę bardzo dużo. Czerwonego też jest masa, szczerze mówiąc. Czerwonego też jest totalnie, totalnie masa. Uwaga. Jest żółty. Czy w ogóle te okna będą się liczyć jako żółty? Tak, będą się liczyć jako żółty. Dobra, rozumiem wszystko. Dobrze, teraz mogę przejść do mojego ultra testu. Idziemy sprawdzić pustynię. Nie wiem, czy ostatnio ją testowałem. Mam wrażenie, że nie, ale możemy ją sprawdzić oczywiście teraz. Teraz mi się czas też również bardzo ładnie nalicza. Czy jestem w stanie... O! Jestem najgorszym skoczkiem w historii. Chciałem skoczyć na kaktusa, ale nawet nie udało mi się wskoczyć na kaktusa, tylko spadłem od razu. Jestem totalnym gałganem. Nie dało się po prostu. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Tylko teraz nie spaść, Krystian. Nie spaść, Krystian, dobra. I na kaktusa. Dobra, jednak pustynia jest żółta. A jak dotknę żółtej platformy tutaj, jakbym chciał kupić Golden Trail? Też! O dobra, nie, myślałem, że przyciski do tych nie będą tutaj akurat przypisane, ale... Czemu ona się wspina na choinkę? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale żółtych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo mało, realnie mówiąc. Ten też ma żółty tutaj obok mnie, proszę bardzo, brat żółty. Bo pomarańczowy się nie liczy, nie? Nie, pomarańczowy się nie liczy. Czyli teraz przeskoczyć trzeba żółte i trzeba liczyć na to, że nie spadniemy, dobra. Lecimy w górkę. Oczywiście ostatnio uzbierałem tu już wszystkie badże, więc nie mam tutaj raczej nic do zebrania, poza tym jednym, którego nie zebrałem. Nie wiem totalnie czemu. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się akurat stało. One tutaj też nie są jakoś regularnie, widzę. Dobra, jeszcze kawałek. Dobra, ja spróbuję stanąć tu i zobaczymy, czy trafimy na żółty. Raczej nie. O, proszę bardzo, jak mnie tutaj oszczędził los. Bardzo ładnie, muszę przyznać. Cześć, kolega żółty. Teraz nagle masa osób ma żółty. Dlaczego mają żółty, a ja nie mam? Czemu tu ktoś w ogóle ma kolor? A, to jest Top Donator. Stop Donator, dobra. Ile jest? Donacje. O kurde, trochę tego jest, szczerze mówiąc. Można 5 Robuxów, 10, 50 albo 100 Robuxów. Ja już płaciłem 400 za załatwienie wszystkich, ale to no. No, tu mają całkiem niezłe wartości niektórzy, szczerze mówiąc. Co prawda słabo to widać. Powinny być na przykład czarne te napisy. A nie na przykład tak jak jest na mojej grze, że wszystkich od razu łatwo widać, ale no nie, wiecie no. Nie każdy ma... Oczywiście, jeśli nie graliście, to zapraszam. Piaskownica będzie żółta. O! O! Poga. O, nie dotknąłem finalnie. Dobra, teraz dotknąłem. Pięknie. Czy ja mogę dostać kolor różowy? Czy jest taka szansa w ogóle? Aha. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego zginąłem. Przecież miałem... Szedłem po trawniku. Przecież to jest logiczne, tak? Logiczne. Dobra, biały. Czy jestem w stanie dostać różowy? Czy w ogóle ktokolwiek ma różowy? Niebieski. Z kolorów, które już mieliśmy. Czarny, szary, brązowy, biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty. Ale różowego nie trafiłem. Czemu wszyscy stoicie obok mnie? To coś tu nie pisze? Nie. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu tak wszyscy nagle stanęli. Miałem jakiś dziwny kolor... Na przykład zielony, okej, rozumiem. Na przykład zielony miałem, biały też mam. Idę po szarej ścieżce, na pewno nie trafię szarego, prawda? Na pewno nie trafię szarego. Brązowy! Nie no kurde, no powiem wam, że z tych kolorów ten czy... Dobra, jest jednak szary. Teraz muszę omijać, kurde. Czy ja mogę, czy ja mam wszystkie badże? Nie jestem w stanie sprawdzić nawet chyba tutaj, czy mam wszystkie badże, to jest dopiero ciekawe. Nie ma tych wszystkich kolorów, kurde. Bo na przykład tak jak tu mamy nawet, to co tu idziemy. Z tych kolorów nie mamy na przykład pomarańczowego, nie mamy fioletowego, którego... Aha, bo szary, mogę iść po wszystkich. Nie mamy niebieskiego, nie mamy fioletowego, nie mamy... Jakich jeszcze? Spróbuję tu ściąć go jak najbardziej, żeby mu... Żeby spadł. Spadł. Dobra. Także na pewno nie mamy właśnie pomarańczowego, nie mamy niebieskiego... O, też spadła. O-o. O-o.
Siema, witam. Też. Uwielbiam to po prostu, uwielbiam. Nie wiem czemu, ale to po prostu uwielbiam. Nie będzie niebieskiego, uwaga. Biały. No, mówię. Nie wiem czemu tych niektórych kolorów tu nie ma, bo naprawdę mogłyby być na spokojnie. W sensie można byłoby dodać jeszcze różowy, tak jak właśnie się skacze po obi. Chociaż wtedy by się nie było w stanie zrobić obi na pewno. To też nie działa. To jest zepsute. Tutaj mogę usiąść na tym, ale jak dotknę właśnie sznurka, to już ginę. Ale chwila, ale tu jest czarny na tym różowym i to już się nie liczy? Chyba, że mi... Chwila, musi mi zejść chyba ten, nie? No, zejdź mi. Osłonka, dobra. Aj, się nie liczy, proszę bardzo. Dobra, odnalazłem wszystkie możliwe bugi, czyli jeden. Czyli jeden. Właśnie, bo tu jeszcze jest kolor tęczy. Tęcza nie zawiera czarnego, co widzimy na niczego. Dotknę czarnym. To też jest do naprawienia, to też jest do naprawienia. Co poradzić? Czyli tak naprawdę ten jeden klocek jest zaprogramowany pewnie na wszystko. Na wszystkie możliwe kolory. Tak to pewnie wygląda. Cóż, w każdym razie to było na tyle. Dajcie znać, jakie kolory jeszcze przetestować. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!